Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sebastian, a was moi drodzy, zapraszam do kolejnego odcinka z gry Sandland. Moi drodzy, tak z ciekawości sobie zobaczyłem upgrade'y do czołgu i w miejscu, gdzie jest chip, pisze, że jest max, ale jednocześnie jest możliwość tak jakby upgrade'u, natomiast brakuje nam dwóch kwarców. Tutaj pani, ich nie kupimy, nie ma szans, bo to najwyraźniej jest jakiś... Nie wiem, czy legendarny, to może za dużo powiedziane, ale niestandardowy materiał, bo możemy go kupić u tego jego mościa. Cześć. Tylko że u niego kupujemy, moi drodzy, takie rzeczy za starożytne miedziane monety. Dobrze, że parę ich mamy. Akurat potrzebuję dwie sztuki, bo potrzebujemy cztery do upgrade'u. Ja sobie kupię dwa takie zestawy. Tak, mamy 10-10, dobra. Dziękuję. Także ja chętnie sobie sprawdzę, czy faktycznie umożliwi mi to zaupgrade'owanie chipu na kolejny poziom, co da nam jeden chip do wykorzystania więcej. Cześć, An. Do you need anything? Od ciebie? Oj, to dużo, dziewczyno, oj, dużo. Pokaż, co masz. Oczywiście mowa o pojazdach, nie? Żeby nie było. Ulepszenie pojazdu, tak. No i teraz sobie zobacz. No i wszędzie się pojawiły możliwości upgrade'u. Świetnie. No i jak to pisało Max? Aha, teraz pisze Max. No dobra. No i zobaczcie sobie, że potrzebowaliśmy kwarców sztuk 4 i tego nam brakowało. No i miło. Cyk. Czego my jeszcze często korzystamy? Z Kicajka w miarę często korzystamy. I z Hoopera, jeżeli chodzi o bieganie po... Nie, dobra, na razie Kicajek. Reszta poczeka na swoją kolej, nie? Natomiast teraz tak, dostosuj pojazd. Świetnie. Drugi chip, nie? Mamy amunicję zapalającej do działka. A, i co byśmy ci mogli jeszcze dołożyć? Prowadzenie, aż tak nie potrzebuję. Wytrzymałości więcej. Brzmi dobrze, bo często korzystamy z naszego pojazdu, jakby nie patrzeć. Szybkie przeładowanie karabin maszynowy, amunicji burzącej. A. Bierzemy to. Mamy i zapalające, i burzące. Aż mnie ciekawi, jak to będzie wyglądało. Czemu by nie? Czemu by nie? Kicajek, dołożymy ci coś, tu nie możemy oczywiście. Natomiast chip odnowienia do palacza, zwiększenia szybkości, wzmocnienia do strzelby, też strzelby akurat nie korzystasz. A niech ci będzie troszkę szybkości więcej. Choć wolałbym to do motocykla dołożyć, nie? Ale teraz inna sprawa. Czy my możemy wytworzyć coś ciekawszego? Zobaczmy, jak my wyglądamy, jeżeli chodzi o części. Zbuduj część. Czy my możemy coś ciekawego wybudować? 162. Chyba taką mamy w tej chwili, nie? Nie czasem? Bo kwestia sprawdzenia, nie? Tu jest tego, kurczę, no. No musiałbym tu spędzić trochę czasu i poglądać, co mamy, a czego nie mamy. Brakuje mi tu opcji, albo jest, a nie widzę oczywiście, opcji, moi drodzy, podgląd do tego, co mamy aktualnie zamontowanego. Albo tego nie widzę, nie? No to też jest możliwe. Kurcz, no. Dobrze, już widzę, moi drodzy, bo mamy tutaj ilość, ile tego posiadamy, tak? Tak by to działało. Zwykłe nogi, opancerzone nogi. Ale może zacznijmy od czołgu, co? Tak. A z ciekawości, ulepszenie części. Co my w czołgu w ogóle mamy? Mamy armaty 174. No to wiecie, bym się pomylił, nie? Bym się pomylił. Dobra, to co, pokombinujemy coś? O tym najwyraźniej mówiliście. Ja oczywiście nie zorientowałem się, co i jak. Natomiast ta armata brzmi... Dobrze. Armata czołgu bojowego. Niższe twarde skały. Stop skorpionów muszę przygotować. Także dajcie mi chwilę. Ja pokombinuję, czy jestem w stanie go gdzieś zdobyć. See you later. Cześć.
No dobrze. Do you need anything? Tak, oczywiście. Wytworzyłem sobie parę stopów skorpiona, także powinno nam wystarczyć. Zbuduj część kolego. Koleżanko, przepraszam. Cyk. No i jak nam brakowało tego 1,21 m, nie? Pięknie. Drugorzędna. Pytanie, co my posiadamy, ale wygląda to, że nie posiadamy. Karabin maszynowy 13 mm. Do tego potrzebuje, potrzebujemy schemat, którego nie posiadamy. Albo ciężki karabin maszynowy 12 mm plus poziom trzeci. Ciężki karabin maszynowy. To jesteś ty, tak? Muszę to na spokojnie kiedyś zobaczyć, jak to wygląda. Także na razie to sobie zostawimy. Silnik. Jeszcze raz, pokaż mi. Dostosuj pojazd. Ja sobie pierwszy zobaczę, moi drodzy, jak ten pojazd w ogóle wygląda. Jeżeli chodzi o wszystkie jego rzeczy. Mamy tak. Tu jest 34, czyli kiepsko, nie? Jak się da, to podmienimy. Silnik V8. Mamy silnik V8-2, który brzmi dobrze. Nasz pojazd ma zbyt niski poziom. No przepięknie, nie? Wymagany poziom 14. Fajnie, że takie coś trzeba o czymś takim pamiętać. Dodatkowy pancerz. Dobra, to zobaczmy, czy jestem w stanie coś jeszcze tu wykombinować. Przepraszam, że tak się tutaj motam, ale uczę się tego, powiedzmy. Nie korzystamy jeszcze z tych opcji. Buduj część. Czołg, silnik. I tak będzie chyba lepszy niż ten, co mamy teraz, nie? Stać nas, wybuduj. Najwyżej zobaczymy. Zawieszenie. Czy my coś tu możemy pokombinować? Myślę, że możemy. Wzmocniony błotnik, czemu nie? Zwykły płotnik 2. Nie ma więcej osłony. Biorę. Lepiej brzmi. Broń drugorzędna, tak. Ja bym tego wyprodukował, bo ten potrzebuje. Nie ma do tego materiałów, nie? Natomiast ciebie. Aha, pali zabrakło, nie? Także dajcie mi sekundę. No dobrze, trochę tej stali dorobiłem, ale musiałem pamiętać, by gdzieś rudę łowiu zbierać, bo bez tego robi się ciężko. Teraz tak, dostosuj pojazd, pozmieniamy co nieco. Czołg, tak jest, świetnie. Sobie podmienimy ciebie, zobaczymy, jak to zadziała później. Karabin maszynowy jak najbardziej też podmienimy. Silnik, czy ja chciałem cię podmieniać? Na ciebie na razie mógłbym, nie? Ty poczekasz na swoją kolej. Błotnik, tak. 13, a ciebie? Pięknie. Dodatkowy pancerz póki co nie posiadamy więcej niż to, co jest. Chipy nie zmieniamy. A teraz zobaczmy. Znaczy dzisiaj my się tylko skupimy na czołgu oczywiście. Spróbujmy go. Ulepszanie części. Pojazd, ulepszanie pojazdu, nie, części, ulepszanie części, to mnie interesuje. Czy ja ciebie mogę ulepszyć? Mógłbym, gdybym miał stop kobr, nie? I to jest ten problem, bo tego nadal nam brakuje. Drugorzędna. Stop raptorów, może mi się uda zaraz zdobyć. No właśnie, czemu by nie? Dajcie mi sekundę. See you later. No dobrze, jestem i chyba możemy cię, kolego, ulepszyć. Pytanie, ile razy? Raz. No dobrze, chociaż... Dwa razy, przepraszam, tak to działa. No właśnie. Dobra, moi drodzy, jest spoko. Mamy nowy czołg, znaczy nowy czołg, lekko ulepszony. A dzisiaj lecimy, moi drodzy, zrobić sobie misję główną. A konkretnie, że wam pokażę, tylko wyjdę z tego menu, znaczy z tej mapy. Pojedziemy w tym kierunku do wioski demonów. Tylko nie wiem, dlaczego mi teraz ta misja zniknęła, nie? Ale zanim jeszcze postacie, chciałem sobie dołożyć zwiększenie siły ataków silnych. Często z nich korzystam, także jak najbardziej.
Czemu teraz nie mogę tego zrobić? To ciekawe. Może jak wyjdę na zewnątrz, co? Chociaż nie, to wiesz, bez sensu. Jeszcze raz. Nie mogę. Aha, bo to kosztuje 2. Przepraszam, przepraszam. Natomiast tu chciałem ciebie, kolego. Większa szansa na lepsze materiały. Dobra, no to lecimy. No i okej, moi drodzy. Zanim polecimy tam po tą misję, ja bym jeszcze sprawdził ten dom na uboczu, który znajduje się tutaj, w tym miejscu właśnie. Zrobię to tak. O. Cyk, 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 a potem misja główna. Nie? Tak powoli będziemy sobie mapkę czyścili. Pokażcie nasz ten piękny, cudowny czołg. Bardzo ładny. Faktycznie ma tą broń, to chyba o tego kolesia, nie? A jak będzie okazja, to za chwilę sobie sprawdzimy. A zresztą przecież, nie? Cyk. Aha, ten tak strzela. No ale spoko. Mogę trzymać. Nie, no ładnie, jest fajnie. Cyk, twarz dostał. Dobra. Dobra, jest spoko, moi drodzy. Możemy się tym pobawić. Jedziemy. Bo pytanie, czy w tej wiosce będzie dodatkowa misja, czy coś. No, podobna sytuacja była chyba na pierwszym obszarze, nie? Na samym początku gry. Tam też kogoś ratowaliśmy bodajże. A już nie pamiętam. Idziemy zobaczyć. Halo? Dom na uboczu. Jesteś w domu? Cześć, Guy. Zaraz cię... O! Dodatkowy pancerz zdobyto. No, ciekawe, czy jest lepszy od tego, co mam teraz. Czy to jest dokładnie to samo? Sprawdzimy. Oczywiście w kolejnym odcinku. A teraz, kolego. O co chodzi? To dzięki wam. Rzeka znowu płynie, prawda? A więc jesteście bohaterami. Wspaniale. Cudownie. No dobra. Jeśli to wszystko, to i lecimy, moi drodzy, dalej. No, troszkę przyspieszmy temat. Tak jest. Będę musiał kiedyś przysiąść, się faktycznie pobawić tymi wszystkimi upgrade'ami. No jednak trochę z tym zabawy jest. Co gorsza, brakuje mi stopu, najzwyklejszego stopu żelaza, tego podstawowego. Bo nam ołowiu brakuje, żeby go wytworzyć. Także będzie mnie czekało chyba bieganie po starych śmieciach, nie? Macie, bawcie się tam. Dobra, nie będę się męczył z nimi, nie? Masz. Masz. No, no i załatwione. Dobra. Co tu ciekawego, piękni moi macie? O! A to co? Sprawdź. 50-letnia broń zdobyto. O! A ciekawe, do czego nam się to przyda. Pożyjemy, zobaczymy, nie? Dobra, to lecimy stąd. Cyk. Lecimy do punktu numer 3. Cześć, chłopaki. Tak, tak, grzygo lewam. Spokojnie. Jego już nie. Masz. Dobra, pozbieramy wszystko. Gumy antystresowe, ale to co potrzebuję, to oczywiście nie ma, nie? No i moi drodzy, śmigamy już do rozpoczęcia misji głównej. Tylko chciałbym, żeby ten punkt mi zniknął, nie?
O właśnie, no i bardzo ładnie. No to jedziemy chyba do naszego domu, jakby nie patrzeć. No to nasza wioska, prawda? Otóż to. Czy musimy w środka wchodzić? Aha, no to wiedziemy. Kojarzymy to miejsce. Dobra, nie będę po domu jeździł motocyklem, nie? While I was away. Of course not. We've been waiting patiently for your return this whole time. Good. Then it's time to get my game on. Now, now, Prince. Don't you have to report back to the king first? Oh, yeah, right. I should go tell everyone back at Apatow Village what happened too. Gotcha! You think you'll drop by again? Sure, once things settle down. See you around then! Okay then, time to report back to Dad. No dobrze, no i w końcu jesteśmy w domu. Tato, wróciłem. I streszczaj się, bo chcę iść pograć z kolegami. Także wiesz, o co chodzi, nie? Hey, Dad, I'm home. I gather your journey was fruitful. Good, you may leave. Right! How about we bump up game time to an hour and a half? Woohoo! Thanks a bunch, Dad! Well, maybe I'm being too hasty. Perhaps I should give these human games a try before I judge them. Spróbuj, Shifu. Nie będziesz żałował. You got there. I'm off to see the Peachy. These supplies are for them. Wanna come? You bet! Ah, shucks. I guess I'll tag along too. Oh, that's right. I've got a present for you. Got this bot part as a peace offering from those little punks who wrecked my car. Figured you'd like it. Nice! Thanks! It's gonna be a long drive. Let's make a pit stop at Spino. Sounds good! Hey, old man. What you been up to? Same as always. Just doing my duty as a sheriff. Patrolling the area, digging wells, helping farmers in the field, you name it. What about you lot? We cleaned up Demon Village, I guess. You cleaned? I'm impressed. King Lucifer made him do it as punishment for spending too much time gaming. I only went over my daily allowance by one measly minute. You've got a strict dad. Masakra. Moi drodzy, dobra, bo się teraz zgubiłem. Jaką mamy teraz misję do wykonania? Tu w ogóle za blisko nie zdobyto jeszcze, a to innym razem. Tak, bo była mowa, żeby do Spino jeszcze podskoczyć, to może to zróbmy.
Nie ten przycisk, Sebastian. Dobra. What's up, old man? You see something funny? No, I'm just surprised at how glad I am to be back in Spino. Why don't you just move in here for good? It's just not that easy. Well, we've got a long journey ahead of us. Make sure there's nothing left you need to do first. Dobrze, ale jeszcze chciałbym w sumie, bo dostaliśmy nowy bajer. Tylko co to było? To mi drugie pytanie. A pierwsze, czy ten upgrade do armoru coś mi zmieni? Czy to jest to samo, co już posiadamy, nie? Jak to znowu było? Dostosuj pojazd, tak? Tak. Czołg. Notkowy pancerz. Nie, to jest to samo z tego, co widzę. No. Zobaczcie sobie. Pojeździmy sobie z takimi workami. Pojeździmy sobie z takimi workami. Niech będzie. Dobrze, ale myśmy dostali coś. Tylko na kogo to było? Czy to było do Kitajka czasem? Granatnik nie, to jest słabsze rzeczy, słabsze, silniki turbo doładowane i tym podobne, nogi bez zmiany, tu nie mogę i chip. Czy to nie było do samochodu czasem? Coś, no właśnie, no tak, podwójny zasłonnik rakietowy, dostaliśmy to jako nowy bajer, otóż to, ciężki karabin maszynowy, świetnie, silnik na razie bez zmiany, obciążenie bez zmiany. I na razie bez zmiany. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej. See you later. Cześć, An. Jeszcze tu wrócę do ciebie. Słońce ty nasze, najukochańsze. Ready to head out? Jak najbardziej. Yep, all good. Let's hit the road then. Have you been back to see the Peachy at all since we busted the dam? I've still got enough sense not to venture south alone. No dobrze, ale my to sobie może w mojej drodze przyspieszymy, nie? Żeby biegać znowu przez całą drogę. Miejskie, młyńskie koło. To sobie zrobimy innym razem. Dzisiaj lecimy właśnie dostawy dla płynków. Czy to jest misja główna? Tak. Dobra, zgadza się. Jest to misja główna, czyli jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Dobra, ale czy myśmy dostali może nowy poziom, tak przy okazji? Nie. Jeszcze nie. Dobra, to lecimy, moi drodzy, na przyspieszeniu, nie? Nie ten przycisk znowu. No to wbijamy. Wonder if the Peachy could make me a new game console if I asked. You'd be lucky to get off with cleaning the whole village if King Lucifer found out about that. But fiends aren't meant to practice self-restraint. No właśnie. Cześć kolego. A tu was ładnie. Well, well. What brings you here today? It's not much, but we've brought some provisions for the village. Oh, that is extremely kind of you. Not at all. It's the least I could do to attempt to atone for my crimes. If there's anything else you need, just ask. I'll keep it in mind. But let me give you something in return. Maybe this would be of some use to you. What's this? A gun? Yes, designed for self-defense. We call it a pow-pow. It's completely non-lethal. However, it can temporarily stun enemies, even at a considerable distance. Really? That does sound handy. Quite the peaceful solution to conflict, wouldn't you say? And the bizarre faces people make when hit by it. As a sheriff, I'm sure you can make good use of it. Definitely. Thank you. Well, we best be on our way. Can't you stay a little longer? We've much to catch up on.
I suppose we don't have to leave right away. Maybe we'll go have a look around while you two talk. No dobrze, to my się rozejrzyjmy. Piw-paw zdobyto. Pięknie, nie? Ależ się klimat zmienił na taki spokojny. Muzyczka w tle, słyszycie? Cześć, chłopaki i dziewczyno. My turn. You look happy. What you up to? Oh, Beelzebub! Here, you can have one too. Oh, what's this? Is it tasty? Just eat it. I wouldn't if I were you, Prince. You worry too much. Whoa! What is this? I'm floating! Can I fly? Cool, right? Yeah, you got me. I thought it was candy. It's called a floaty tablet. You can have more if you want. I can't see how these will be useful, but sure, why not? Anyway, you Peachy are good with bots, right? Can you fix a broken game console? Yeah, even a baby could do that. Really? Can I bring it next time? My console's been broken for ages. Bring it anytime. Sweet! Nieźle, nie? Nawet do tego nam się chłopaki przydadzą i dziewczyny. Dobrze, musimy wrócić na drugą stronę, widzę. No dobra, no to biegniemy. A przy okazji zwiedzajmy to. Piękne miejsce. Ależ mamy zmianę klimatu, nie? Tak, i spokój. Nirwana, można powiedzieć. Cześć, starszy Teres. Huh? Where's the old man? He left the village, saying he needed some time alone. He did? All right, let's go after him. All right. Would you pass on a message to Rao for me? Even now that this vast river has returned, there are some mistakes that can't be washed away. But with the help of your new companions, your future can be bright and unblemished. I'm sure of it. Got it. I'll let him know. No dobrze. Gdzie jest Rao? Gdzie ty, kolego? Się zmyłeś, co? Czyżby faktycznie poszedł na zewnątrz? No to by wyglądało. Rao? Gdzie się szlajasz, kolego? Jest. Is that what he thinks? Let's bring them more supplies later and see if they can fix my console. Sounds like a plan. Rao here. Ari speaking. It's a relief to finally reach you. I was starting to get worried something happened to you, too. Us, too? What do you mean?
We've lost contact with the unit tasked to guard the battleship. And when we dispatched another nearby unit to investigate, they went AWOL too. So now you want the old man to look into it for you? Beelzebub, I didn't realize you were there too. You never know where I might show up. The battleship belonged to Zeu. I wonder what's going on. Okay, we'll look into it. Much appreciated. Contact me as soon as you find anything. Understood. Well, you heard the brief. Are you two coming along? Sure. Sounds fun. Thanks. I just hope we don't run into anything too crazy. Zeu's battleship crash-landed somewhere around the Big Dam, right? Yes, that's right. The Royal Army's been guarding the crash site. So someone tried to pick a fight with them? That we don't know. Maybe their transmitter just malfunctioned. Well, I certainly hope so. Czy ja was, panowie, potrzebuję jeszcze? Wiecie co, chyba tak. Chyba ich potrzebuję jeszcze. Dobrze. No, fajnie, nie? Ja się tych pozbądźmy. Nie będą przeszkadzali, nie? Keep clear and attack from a distance. On fajnie biegnie, mi się podoba ten gościu. Fajny. Proszę bardzo, kolego, masz. Jaki on jest słodki, no popatrzcie na tą mordkę uśmiechniętą, nie? Dobra, pozbierajmy co się da i jedziemy dalej. Sprawling desert, quicksand all around, violent sandstorms, stay alert at all times. Even we demons can't go toe-to-toe with Mother Nature. Przebijamy się przez te... No właśnie. Piaski, nie? Ja tu chyba już byliśmy, mi się wydaje. Tylko zerknę. Nie, nie byliśmy tutaj. No, to wbijamy. I cajek, przydasz się. Co jak sobie daje radę, nie? No i załatwione. Pozbieramy co się da, bijamy do góry i będzie miodzio. Looks like there's something up there. We could reach it if we had a vehicle that could jump. Już tu jesteśmy, Belzebubie. Już tu jesteśmy. A przy okazji... A daleko, nie? Nie no, ale dość sobie fajnie z tym Icajek radzi, także spoko. My w ogóle jesteśmy? No właśnie, tu będzie miejsce, gdzie warto będzie jeszcze co nieco pozwiedzać. Także... No dobra, robimy to tak. Raz, dwa, trzy i misja główna. If enemies take you by surprise, just stay calm and try to get distance from them. And then, run away. Running in a blind panic gives them more chances to hit you in the back. Assess the situation calmly instead. Blech. I prefer running toward the enemy. Napijemy się. I jedziemy dalej. Oj, przepraszam. O, cześć. Czy ja cię potrzebuję? Nie, ja potrzebuję kobry, nie? Potrzebujemy, właśnie, potrzebujemy stop z kobry. Kurczę, nie ma jak ich na razie zdobyć. Dobra, gumy. Think we'll ever explore all of Sandland? The thought makes my head spin. I am intrigued though. Gotta make the most of the journey. No holding back. Dobrze, pozbierane. Kolejny chip zwiększający szybkość. Świetnie.
bo sobie go do tego pojazdu dołożymy, jak tylko odblokujemy drugi chip. Także spoko, bardzo ładnie. Cześć chłopaki, nie ma na was czasu na razie. No. No tu następni, nie? Tak, shotgun ja sobie mogę. O, zbieraj. O, bierz, stabilizator jakiś. No dobra, jak już mnie atakujecie, nie? No to... Przyjdźcie chociaż do przodu, co? Dobra, łatwiej będzie z kisajkiem. No właśnie. Wszystko pootwierane? Chyba wszystko, co? Chyba wszystko. Cyk, nic tam nie ma, dobra. No to teraz lecimy do głównej misji. The environment here is harsh, even by Sandland's usual standards. Sprawling desert, quicksand all around, violent sandstorms. Stay alert at all times. Aha, to jeszcze nie jest główna misja, przepraszam. Za bardzo się rozpędziłem, to jeszcze nie jest to miejsce. Bierz. Looks like there's something up there. We could reach it if we had a vehicle that could jump. No masz, Blzebubie, nie marudź. No i karabin masz nowy 7 mm, rzadki do czyń. No dobra, no to jest to, bo będę miał się czym bawić. Znaczy oglądać, co lepsze, co gorsze. Dobrze, idziemy w końcu do tej głównej misji. Także w kolejnym odcinku znowu będziemy poboczne chyba robili. Tak mi się wydaje. No zobaczmy, co teraz się wydarzy. Looks like we're not the only travelers out here. We should think about stopping by that campsite they're using ourselves. It's a communal camp that's open to all travelers. Talk about convenience. Nie wiem, czy to byłem. Chętnie sprawdzę. Pewnie byliśmy, ale... To są rzeczy, które nam się przydadzą. Ruda żelaza i kwarc. Kwarcu zdobyliśmy, o! A jego kupowałem takie drogie, tak drogo, nie? Kurczę, no. Zbierz informacje od żołnierzy. If you ever think you might be lost, you should check the map. Yeah, getting lost and having a backtrack would be a pain. Punkt kontrolny Kingsply. Co tu się wydarzyło? Na razie moje zaglądam, czy jakiejś skrzyni nie ma jeszcze. No to już my tu byliśmy. Chyba tu już byliśmy kiedyś, jak najbardziej. Żołnierz Sandlando, cześć. You okay? What the heck just happened? Some group I've never seen before suddenly attacked us. They took us out in an instant. Looks like you fell asleep. More like passed out. Who could defeat elite Royal Army soldiers in an instant? No my raczej nie. Stay with us. Can you speak? Tell us what happened. I don't know. Some thieves had snuck onto the ship to raid the place. While we were chasing them, a mysterious armed group suddenly showed up. That's when the shooting started. And at some point in all the chaos, I got hit. When it was all over, the ship's cargo ended up in that armed group's hands. Thieves and a mysterious armed group. Both after the ship's cargo? No dobra. Somebody help! I'm not with the Royalists! Calm yourself! We're on your side! You are? Oh, thank goodness. Did he just faint from relief? Hmm, what's this about Royalists?
no. I don't want to die. Just sit tight. Your wound isn't lethal. General Shiva, are you here to save us? That armed group that attacked you, where'd they go? They split up. Half headed north, and the other half south. Our leader gathered anyone who could fight and raced south. What in the world happened here? No idea. In any case, let's get in touch with Ari. What? The guards were wiped out? They got caught between a band of thieves and some armed group. Thieves and bandits? Who could they have been? The thieves were likely junkers, but the other groups a mystery. One soldier alluded to being mistaken for a royalist. A royalist? It's possible that term refers to close allies of Zayuk and King. Maybe the attackers mistook the battleship guards for royalists. Which means they had a grudge against Zayu. Makes sense. We're going after the armed group that fled to the north. Could you get in touch with the unit that headed south? Understood. I'll lead a unit myself as well. If things go well, we can pincer the group that fled north. Sounds good. I'll be in touch. Thanks for your cooperation. Why did we just offer to go after a bunch of people we know are armed to the teeth? We can't let some unidentified armed group roam around freely. I can't believe this. Here you go again, dragging us into danger. How can we find them when all we know is they went north? Nieźle. Czyli gdzie? A że w tym kierunku będziemy się poruszali. Tu mamy wszystko zbadane, tu kwestia została, tu jeszcze. Dobra, na razie lećmy jeszcze, gdzie nas gra prowadzi. A co dalej, to potem zobaczymy. Here we go. Na szczęście ślady są widoczne, nie? To. Look, see these tire tracks? This is how we find them. No dobrze, no to jedziemy. Czy my tu byliśmy? Nie. Ja to chcę sobie przy okazji zbadać, co to za miejsce. Tam widzę wodę. Tu też. Which should we use? Wait, you've already decided we're going in? Nie. Hello? Of course we are. It's a cave. You say that like it's an actual reason. Myśmy tam może weszli, gdyby nie było wody, nie? No, chyba, że kiedyś spróbujemy. Chociaż nie, no przecież. No dobra. Jak? Chyba nas to zabije, prawda? Znaczy zabije, no utopimy się chyba, nie? Chyba nie potrafimy pływać. Zwyjdź na chwilę, Blezebubie. No właśnie. I to by było tyle, nie? Natomiast tu coś ciekawego widziałem. No właśnie. Ołów, którego nam tak bardzo brakuje. Sorry for getting you two involved. Don't give me that. It's way too late for apologies now. Besides, I was dying from boredom after my dad banned me from playing games. No to ciekawe, no przecież dostał pozwolenie na granie pół godziny dłużej. It's a harsh region. It's not easy to survive here, so most don't bother trying. Even in the old days, it was far from any rivers. Been like this for a long time. I guess you really can't survive without water, huh? Co tu się wydarzyło? Huh? There are raptor carcasses scattered everywhere. Maybe they tried attacking the armed group and paid the price. No to lecimy dalej. Here we go. Ten się jeszcze ruszał, nie? Nie. No dobrze, no 6 km, no to śmigamy. Faktycznie leżą wszędzie, widzicie? O, widzę to, co chcę. Stój. Make sure to check your gear every now and then. You never know when something you've picked up.
Coś ciekawego. No i tak tu będziemy wracali, no to wygląda jeszcze. Got it. I'll give him a look. Kolejny trup. I następny. To chyba są skrzynie, no właśnie. Tamtego zostawili, nie? Bierz, bierz, bierz. Co to jest? O! W końcu jakieś dobre wieści. Nie, to są złe wieści. I bet they've got loads of loot in there. Can't argue with that, but somehow I doubt they'd take kindly to intruders. If we can't talk you out of it, please at least try to be sneaky about it. Look here. It's a busted army tank. Think they did this too? These people are not to be taken lightly. Perhaps we should reconsider chasing them down then. On the contrary, we should hurry up. Spino's just ahead. No właśnie. Rao here. General Are, do you copy? Are speaking. Where are you? We followed the tracks of the armed group north. It seems they headed to Spino. Really? Understood. I'll head to Spino as well. Jeżeli gra chce, żebym szedł tędy, no to tak będzie, nie? Chociaż to chyba nie ma sensu. Teraz przyspieszymy i idę na mapie. Tylko sobie pozbieram, bo może akurat ołów tu będzie. Żelazo, saletra. Też się przyda żelazo. Hey, old man! What would you do if you ran into a tough enemy? Let's see. Well, I'd start by observing them carefully. Knowing what they can do and what their weaknesses are will help you fight effectively. Observe them, huh? I'll try that next time. Dobra, nie będę się, moi drodzy, męczył, nie? Spino. Ale ja bym chciał tu... Dobra, bijamy. Huh. Looks the same as always to me. I was freaking out for nothing. Not that it's like I was worried or anything. We should check in with her, just to make sure everything is all right. No dobra. Ann, powiedz mi, czy wszystko jest w porządku? Nie ma jej. Co jest? Mintaj? Welcome back, everyone. It's just you? Where's Anne? She went off to the Leesop Junker Market to do some bargain hunting. Alone? Yes. She said the army's not our enemy anymore, so it's safe. I see. Pretty noisy out there. I wonder what's going on. No właśnie. I think it's coming from the town's entrance. Let's go see. Jeden ze złomiarzy, co? No właśnie. Hey, are you okay? What happened to you? Some shady guys came to the Junkers Market. They know how to fight. It took all I had in me just to run away. Old man. It could be the armed group. The market? But Anne's at the market now. Let's go. To save the girl, you mean? We've got to, right? I mean, she's one of us now. Let's hurry. Pollock, we're leaving him with you. Okay. No to nieźle.
tą misję wykonano, także następną sobie zostawimy na kolejny raz, żeby za szybko też nie iść z fabułą, bo jeszcze nam jest sporo do zrobienia. Także moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za trwanie do końca. Jeśli się spodobało, skorzystajcie jeszcze teraz za subskrybuj, za lajku, zabierz komentarz i zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo, do następnego. Hej! I chyba coś nowego ma koteczek.